Witajcie moi drodzy. I jesteśmy na kolejnej rozbudowie magazynu energii. Nie wiem, czy pamiętacie ten system, gdzie była mowa o trzech fazach z jednej fazy. Kto nie widział, to zapraszam do obejrzenia. Tutaj Wam załączam kartę do tego materiału. To było nie dalej jak pół roku temu. Ale pamiętacie i wiecie, że systemy, które budujemy, są w pełni skalowalne. I to, co właśnie tłumaczę, nawet jak zaczynamy od instalacji hybrydowo-wysłowej, to kierunek jest jeden. Off-grid. I właśnie dlatego praktycznie wszyscy inwestorzy po jakimś tam niewielkim czasie decydują się na rozbudowę systemu o kolejne akumulatory, o kolejną pojemność i o podniesienie mocy. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Tak, i tu właśnie jest SolarEdge 12,5 kW i nasze 3 Victrony Multiplusy dwójki o mocy 15 kV każdy. Jeden falowniczek Multiplus 2 o mocy 3000 V. Dwa moduły Cerbo, ładowarka samochodowa. No i oczywiście szafy z akumulatorami. Tutaj już prace odchodzą. Już jedna bateria jest dołożona do tych 5 poprzednich. Druga szafa odstawiona. Także Grzesiu z Andrzejem tutaj prężnie działają i rozbudowują system. Pierwotnie mieliśmy tutaj 5 pajlanteków US5000. To te od dołu. Tu rzeczywiście jest to podłączone w taki sposób, że mamy tutaj właśnie wyjście kanowskie. Kolejna bateria jest dopiero dołożona bez okablowania jeszcze. Dopiero będzie to wszystko podpinane. Czyli pierwotnie mieliśmy tutaj 24 kWh brutto, a 22,8 kWh dostępnej energii. A teraz po rozbudowie będziemy mieć tych akumulatorów aż 16, co da naprawdę imponującą pojemność. Ale o tym porozmawiamy, jak zakończymy, żebyście zobaczyli, jak to będzie wyglądało finalnie po skończeniu. Tu jeszcze tak w kwestii przypomnienia, wszystkie przewody prowadziliśmy sobie w korytach elegancko, równo i komunikacje, przewody DC, przewody AC, do rozdzielni głównej, na rozłącznik bypassowy. Z tyłu wyszliśmy w korytach, zapasy powywijane. Mamy Victron Shunt, busbary, one zabezpieczenia za pleksą schowane, tak aby tutaj nikt nie mógł żadnego zwarcia zrobić. No i oczywiście standardowo przewody wchodzą sobie do baterii z tyłu do szafy. I jest to właśnie wszystko w ten sposób połączone. No i właśnie uzbrajamy także drugą szafę. Trzeba przymocować najpierw pierwsze szyny na dole, tak żeby wsunąć baterię. A tutaj już jedna dodatkowa bateria włożona. Czyli mamy już tutaj 6. Do góry jeszcze nam się tutaj dwie zmieszczą. Będzie 8, bo w każdej szafie będzie właśnie po 8 tych baterii. No to lecimy z dalszym montażem. Co by to wszystko sprawnie i szybko szło.
słuchajcie, odpalamy, jak widzicie, po zmontowaniu. Mamy 16 akumulatorów, czyli tyle, ile jest minimum, żeby działało w jakby, nazwijmy to, w jednym stosie, bez dodatkowego huba, bez jednostki huba. I mamy tutaj w tym momencie dostępne 73 kWh energii. Uruchamiamy po kolei. Startują, teraz drugi stos powinien pójść. Leci drugi stosik. No poszło, teraz się zaczną lekko balansować pomiędzy sobą. I w zasadzie możemy chyba odpalać wiktrony. No dobrze, to odpalamy wiktroniki. Poszły. Styczniki przetestowane. Co albo się wzbudziło. Poczekamy. Niech się system uruchomi. Będzie można włączyć ładowanie i balansowanie. No i co, zostały jeszcze miejsca, jak widać, w sumie na 4 baterie, albo na 3 i huba, albo 4 i huba gdzieś na górze. Także w sumie można by było tutaj zbudować magazyn 100 kWh. Także pod off-grid idealne rozwiązanie. I taki jest właśnie kierunek. Pełna niezależność energetyczna. O, właśnie pstryknęło. Synchronizowało się, więc niech oni się doładują jeszcze. Teraz fotowoltaikę uruchomimy. I to chyba tyle na dzisiaj. Także jak się podobało, łapa w górę, komentarze, subskrypcje. A my lecimy na następny montaż, bo jest tego masa. Trzymajcie się. Na razie.